Ale Sławek, mecz Chile pewnie widziałeś, nie? Żurkowski przewraca się o własne nogi, nie wiem, może butów zapomniał zawiązać. Znaczy wiesz, Żurkowski to jest dla mnie w ogóle już od jakiegoś czasu fenomen. W ogóle nie wiem, po pierwsze sobie widział w nim Fiorentina. Nie wiem, co dalej w nim widzi, bo tam nie chcą go puścić, a... A nie pozwalają mu grać, nie? Znaczy wiesz, ja mu nie odmawiam jakichś umiejętności piłkarskich, jakichś elementów technicznych. Na pewno jest to piłkarz waleczny. Ale przede wszystkim zawodnik na jego pozycji no to musi być bardziej, musi być kreatywny, musi mieć przegląd pola, jakieś wizję gry. Nie chodzi o to, żeby spuścić głowę i kiwać czy to przeciwnika, czy swojego partnera, nie patrzeć. Nie, może jakaś inna na innej pozycji by się bardziej rozwinął. A mecz z Chile zupełnie mu nie wyszedł. Jeżeli w ogóle chodzi o to, jeżeli chodzi o powołania. Ja wiem, poczekaj. On miał się po prostu wychillować. Od tego zacznijmy. Znaczy jak tam było zbliżenie po jednej akcji kamerą, to z ruchu z bark można było raczej wyczytać, że się nie wychillował. Jesteśmy znowu. Ostatnio rozmawialiśmy o Katarze i tym, jak się z niego wyleczyć, albo raczej, że to choroba siedmiodniowa. No to teraz porozmawiamy chwilę o tych pierwszych wrażeniach z przygotowań polskiej reprezentacji. Ja z tego, co widzę, zauważyliśmy w meczu z Chile. No i nie wiem, może spróbujemy się zastanowić nad tym, czego możemy się spodziewać po naszej kadrze w tym pierwszym meczu, który już w poniedziałek. Znaczy, biorąc pod uwagę jako punkt wyjścia mecz Chile, no to trudno w ogóle powiedzieć, o się możemy spodziewać, bo Mirosław Trufiński bardzo dobrze powiedział, to jest znany komentarz wcześniej, legendarny piłkarz Wicewa, trener, po co tak naprawdę był ten mecz, czyli lepiej było parę dni wcześniej w ogóle polecieć do Kataru i tam się aklimatyzować, ale jeżeli już gramy mecz towarzyski, no to już powinien być rozgrywany w składzie zbliżonym, wiadomo, że nie identycznym, no też nie odsłaniany przed przeciwniki, bo wiadomo, wszyscy to obserwują, ale już w składzie takim, prawie takim, jaki wyjdzie na Meksyk. A czy Czesław Michiewicz chciał, nie wiem, sprawdzić rezerwowych? On ich widzi na treningu codziennie i trudno było się nawet bez tego mecz spodziewać, że Gumny będzie lepszy od Matykesza, czy jeszcze na paru innych pozycjach. I na pewno nie w tym meczem się do miejsca wyjściowej jedenastce nie zbliży. Wiesz co, no... Czesiu ma plan, to na pewno. Czesiu zawsze ma plan. Czesiu jest po prostu osobą, tak jak niektórzy się śmieją, od zadań specjalnych. No i faktycznie czasami mu to wychodzi. Jak teraz mu wyjdzie, to wszyscy o tym meczu zapomnimy. Ale prawda jest taka, nawiązując do aklimatyzacji na przykład, rozmawiałem z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie fizjologiczne zawodnika w czasie turnieju. I zwrócili uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, temperaturę i różnicę temperatur, jaka występuje między Polską a Katarem oraz tam na miejscu w Katarze w poszczególnych trzech spotkaniach. Widzisz, 28 do 30 stopni jest przewidywana temperatura w tym pierwszym meczu i tak jak w tej chwili tam jest. Mówi się, że organizm ludzki przy temperaturze 28,5 stopnia jest już zmęczony i zaczyna się na tyle grzać, że głowa się wyłącza i przestaje myśleć nad tym, co robi, tylko bardziej organizm się szykuje do tego, żeby się nie przegrzać. Tak przekazał informację w takim bardzo prostym języku fizjoterapeuta, z którym rozmawiałem. I powiedział też to w tym sensie, że aklimatyzacja w takiej temperaturze zawodnika, który przyjeżdża z innego klimatu, gdzieś powinna być przeprowadzona w ciągu 7 dni. Nasza reprezentacja aż tyle czasu tam nie będzie. Przed pierwszym meczem bodajże 4 dni wybrali sobie ten pobyt. I zobacz jeszcze to, co ciekawe. Pierwszy mecz na stadionie nieklimatyzowanym. Drugi będzie klimatyzacja. Podają, że temperatura ma być 18-20 stopni. I znowu kolejny trzeci mecz 28-30. Organizm może bardzo różnie reagować na to, że z aklimatyzacją to zawsze mieliśmy problemy, już słynne mistrzostwa w Hiszpanii. No. Jeszcze wiesz, wiadomo, była inna sytuacja i polityczna, i gospodarcza. Nasi spali zawodnicy w nieklimatyzowanym hotelu, bo nikt mówił, że się odkładali mokrymi prześcieradłami. Wiesz, różnych, no, mistrzostwa były w różnych państwach rozgrywanych też z danym klimatem. Pamiętam taką anegdotę na mistrzostwach w Stanach w 1994.
też no, tam narzekali właśnie na temperaturę, na bardzo dużą wilgotność. Ówczesny trener Niemiec Bertie Fox powiedział, że jak jego piłkarzom jest za gorąco, to mają biegać tak szybko, żeby sobie wytworzyć wiaterek, który ich ochłodzi. No to jest metoda. Grosik już tak szybko nie biega, ale może kolejni jego następcy, może ci, co będą grać w pierwszym składzie, spróbują tutaj, wiesz, coś się podziałać. Tak mówiąc do tego meczu z Chile, po co był potrzebny, nie wiem. Ale mnie bardziej zastanawia wypowiedź Krychowiaka, nie dość, że zagrał beznadziejnie. To jeszcze tekst w stylu, my tak będziemy grać, bo to przynosi nam efekty. No to rozbawi mnie totalnie, nie? Za to bardzo mi się podobało, jak Tomaszewski, nasz bramkarz słynny, skomentował wypowiedź Krychowiaka, był wręcz oburzony, wręcz się zagotował, wręcz cały czerwony na twarzy, wiesz, zagotował się na temat tego, że w ogóle nie powinno się tak mówić, że w ogóle tego typu wypowiedzi to praktycznie wykluczają kogokolwiek z reprezentacji. Krychowiak to gość inteligentny, nie wiem co miał na myśli dokładnie, ale czy, może mu chodziło o jakieś, ale właściwie trudno powiedzieć, o jaki styl. Defensywny, bo to nie było, defensywny był wymuszony, bo Chilijczycy nas rozklepywali. No tak. Jak chcieli, przesuwali się. No ale to tak się gra w piłkę. Teraz chcąc wygrywać mecze, trzeba umieć się ustawić na boisku, nie tylko kopnąć do przodu, a boję się, że właśnie, tak jak się śmieje, że Czesiu ma plan. Żeby jeszcze do przodu, ja się boję, że to, na co ja nie mogę patrzeć, czyli prowadzenie do furii, rozgrywanie piłki do tyłu. Piątym metrze, tak. Ale to jest Czesia plan. No zobacz, jak grała reprezentacja młodzieżowa za czasów Czesława Michniewicza. Czy wiesz, to jest w ogóle chyba jakaś zmora polskiej piłki i efekt szkolenia takiego nie ma. To, co jest uderzające, a mamy taki zawodnik, mają ogromne predyspozycje, żeby przejść, przedryblować 20-30 metrów, jakoś rozproszyć się, wychodzenie na tak pozycję, no to nie jest jakaś wielka filozofia. Teraz takimi rzeczami można zdobywać pole, konstruować akcję. Widzisz, my na przykład często wymagamy od takich zawodników jak Lewandowski, nie wiem, Zieliński, żeby grali tak jak w klubie. Ale w klubie grają jednak inaczej, często też na nieco innych pozycjach, często mają zupełnie inne zadania. Ja, oczywiście, że tak, że nie jest tak, że jak nie, Milik strzela w Juventusie, to wymieni z Juventusu, postawi prezentacji, będzie robił to samo. Dokładnie. Już inna kwestia taktyki i samych ale też to prawda. Tylko umiejętności, też... ale myślę umiejętnościami, ale na jakimś etapie właśnie grą kombinacyjną, jakąś lepszą wizją. Można nawet brać jakieś umiejętności czysto technicznych. Dochodzimy do takiego momentu, że mając takich, a nie innych zawodników, powinniśmy dostosować i sposób grania, i taktykę, i ustawienie na boisku do tego, co mamy, a nie odwrotnie. Wybrać sobie taktykę, jak większość trenerów robi, i do tej taktyki szukać zawodników. Bo to, że na przykład Czesiu lubi grać trójką obrońców z tyłu, to, że teraz taka w ogóle moda jest na grę trójką obrońców z tyłu z wahadłowymi, nie daj Boże, Sousa gdzieś jeszcze, to albo niech idzie, nie wiem, trenować drużyny, których nie lubię. Tak czy tak, ta jego taktyka gdzieś tam się zakorzeniła. Te trójka obrońców z tyłu, jak dla mnie, to jest jeden niewypał. My mamy zakorzenione trochę inny sposób grania. 4-4-2 i to jest bezdyskusyjne. I to ci powiem, że nawet wolałbym taką drużynę zostawić właśnie w ustawieniu 4-4-2, gdzie byłoby wyraźnie, mówiłem nawet ostatnio jednemu z kolegów, z synami, o tym też rozmawiałem, gdzie nie byłoby takiego podziału, jak często słyszymy, defensywny, ofensywny, prawe skrzydło, lewe skrzydło. Czterech obrońców, czterech tych pomocników, uważam, powinno zostać rozegranych w taki sposób, żeby oni się nawzajem w środku uzupełniali. Wymienność pozycji. Wymiennością pozycji, tak. Tylko do takiego grania na przykład uważam, nie nadaje się na przykład Krychowiak, Żółkowski już wcześniej wspomniany. Uważam, że na przykład dzisiaj Glik, Bednarek są totalnie bez formy. Nie wiem, po co na przykład Jędrzejczyk jest tej reprezentacji potrzebny. Nie wiem, co ten akurat, co ci zawodnicy mogą dać tej drużynie. Bereszyński, Kesz na przykład uważam dzisiaj na bokach obrony, ale bokach obrony, nie na wahadłach. Tak, wydaje mi się, byłoby... Bereszyński się fajnie podłączał, jak wszedł w drugiej połowie, to tam rozruszał trochę. I Ozimo z Grosickim, który też mimo, że no, w Pogoni prezentuje bardzo dobrą formę, ale to jedna z jest ekstra klasa. Myślałem, że to powołanie trochę jak na zasadzie Peszki, żeby atmosferę robił, ale myślę, że gdzieś na końcówkę może w jakimś meczu tutaj na pewno coś próbować przynajmniej. Grosik to jest... jakąś akcję rozpaczy zrobić, dośrodkowanie. Grosik jest w tej chwili w grze. To nie tak jak było na przykład ostatnim razem, gdzie pojechał na Euro. Właściwie nie pojechał na Euro, na Mistrzostwa Świata we Francji pokazał się wtedy z takiej strony, jak musieliśmy oglądać. W Rosji to w ogóle nikt nie grał.
mimo że byliśmy. Ta Euro teraz co nie pojechał, wydaje mi się, że może by pomógł tej drużynie. Ale faktycznie, tak jak mówisz, to teraz chyba końcówki. Mi się strasznie podoba Sebastian Szymański. Gdziekolwiek nie pójdzie, bardzo dobrze. To no dobrze, ale pomijmy to. Ale generalnie jest na pewno. Wiesz co, musiałbym na szybko sprawdzić, ale Sebastian Szymański, Damian Szymański, jeden z nich jest zawodnikiem bardzo kreatywnym, mówię tu o Sebastianie, takim zawodnikiem, który potrafi sam sobie stworzyć sytuację. Ale on też bodajże dwa dni przed meczem z Chile grał mecz ligowy, więc tak na dobrą sprawę był już też po jakimś tam cyklu przygotowań, jakimś tam cyklu mikrocyklu, który sprawiał, że niekoniecznie musiał być w dobrej dyspozycji akurat na to konkretne spotkanie. Jak uważasz, co sądzisz na przykład po graniu Blika? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. To jest... Bo nieraz w żarku takich zawodników tu są tłumaczenia, że no może, że nie gra, że już jest stary, mówiąc rozpocz, to takie jest pojęcie dość względne, ale mówi się, że jednak o doświadczeniu, że może pomóc, że po prostu przechodzi czas, nie ma sentymentów i... Nie, to nawet nie o czas chodzi, bo widzisz, Grosik jest zawodnikiem, który jest też, no nie chcę powiedzieć w podeszłym wieku, ale jest po prostu już wiekowo-piłkarsko stary. Wiesz, to nie porównasz wiekiem jednego piłkarza do drugiego. Tak, ale gra. I tu jest to kluczowe. Glik, dobra. No, kiedyś był zawodnikiem wiodącym w Lidze Włoskiej, był jednym z najlepszych, ale gra. Ale po prostu, czy gra. To jest powołanie, myślisz, za zasługi, czy może... Ja myślę, że problemem polskiej reprezentacji jest chyba to, że tutaj nie ma nikt odwagi na to, by postawić na tych zawodników mniej doświadczonych, ale grających. Bo też chyba to też działa w ten sposób, że ci oni sami bez jakiegoś wsparcia na boisku, na zasadzie ustaw się tu, zobacz tam, nie wiem, przykryj. Takiej komunikacji czysto piłkarskiej między zawodnikami może też nie są w stanie sobie tak jeszcze poradzić sami. Kiwior, we Włoszech oni mówią na przykład, że jest to zawodnik, który być może nawet będzie naszym najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o reprezentację. Ale mi się ten zawodnik bardzo podoba i wiele osób uważa, że... Lewandowski nawet był nim zachwycony tam na meczu. Dokładnie. On jest zawodnikiem takim, który do tej pory nie pomylił się. No i może się nie pomyli. Widzisz, Bereszyński długo się aklimatyzował, ale teraz robi swoje. Cash no szybko doszedł do siebie, można powiedzieć, po kontuzji, znowu robi swoje. Bednarek nie grał, ale Bednarek... Też gra od początku. No, w Anglii to też jest też inna sytuacja, mentalność, inna konkurencja, inny poziom. No pewnie, no Bednarek, taki zawodnik, który w 2018 roku był przedstawiony jako talent. On sam powiedział coś bardzo ciekawego, że przez kilka lat rozegrał 200 spotkań. Teraz raptem od kilku miesięcy nie gra i wszyscy mają pretensje. Ale... To przejście też Southampton, tam się jakieś problemy pojawiły. No mówił o tym, tak, że potrzebował zmiany, tak. Tylko problem polega na tym, że być może on jeszcze się z tym problemem swoim osobistym nie uporał, a gra w tej chwili w tej Aston Villa jest taka raczej, no sobie powiedziałbym, jak jest to jest, jak nie ma to nie ma, generalnie jest rzadko na boisku i w tej sytuacji stawiać na niego jako zawodnika, który jest podstawowym polskim obrońcą, uważam, że to może być bardzo ryzykowne. Ja nie mówię, że on sobie nie poradzi, bo jest jeszcze w takim wieku, że nawet nie grając, prawda, jest w stanie dać siebie wszystko na zasadzie do tego wysiłku fizycznego, wrócić na ten swój tor pozytywnego myślenia i będzie dobrze. Pamiętasz, jak było z Poznanem przed Euro? Najgorszy obrońca, a jak przyszło co do czego, zagrał na Euro fantastycznie i od tamtego czasu wszyscy spojrzeliśmy na niego zupełnie inaczej. No, a trener tylko widział wszystko to, co my zobaczyliśmy dopiero na turnieju, prawda? Znaczy to jest to, mnie też trochę śmierzą te wszystkie wypowiedzi ekspertów tak zwanych naczelnych, narodowych, czy jak ich nazwać, właśnie, którzy ustawiają jedenastki wyjściowe na mecz z Meksykiem. Też ustawiam, ale wiesz, chodzi mi o to, żeby pamiętać zawsze, że to jednak mimo wszystko trener zawodników widzi na co dzień na treningach. To, czego nie widzą dziennikarze w większości. Może nawet jak oglądamy mecz w telewizji, zobacz jak ten mecz wygląda w telewizji, zobacz jak ten mecz wygląda, gdy nawet jesteś na stadionie na żywo. Prosty przykład, zawsze to powtarzam, będąc na meczu ostatnio polskiej reprezentacji jeszcze przed Euro za czasów Sązy, meczu z Islandią. W Poznaniu mecz taki sobie, raczej niewybitny.
Ale kilka takich akcji było, które później próbowałem sobie gdzieś tam wyśledzić na przekazie telewizyjnym już po powrocie do domu i powiem Ci, że to co ja na boisku zobaczyłem, tego w telewizji nie można było dostrzec. Fakt, to było pokazane, bo kamera poszła za akcją, pokazała zwód, nie wiem, Lewandowskiego, wejście w pole karne, podanie, próbę strzału z kolegów z boiska, ale prawda jest taka, że efektowniej, lepiej, dużo bardziej przejrzyście dla kogoś, kto troszeczkę się orientuje w tym, jak zawodnicy się ustawiają na boisku, było to, co zobaczyłem na żywo. Kamera tego nie pokazała, chociaż no, próbowała. Dlatego uważam, że rzeczywiście tutaj trzeba, tak jak powiedział Czesiu, no ja gościa lubię, no nie wiem dlaczego, powiedział coś takiego, zaufajcie mi, później możecie mnie rozliczać, jak nie wyjdzie. Na razie póki co zaufajcie mi, bo to ja podejmuję decyzję. Znaczy wiesz, ja powiem Ci generalnie, jak pytasz mnie o oczekiwania wobec naszej reprezentacji, to ja powiem Ci, generalnie nie mam oczekiwań wynikowych. No. Ja chcę po prostu, żeby pokazali, zobaczyć, przekonać się, czy są oni zdolni w tym ustawieniu, w tym składzie, mówię już o szerokiej kadrze, do rywalizacji na jakimś poziomie. Bo weź pod uwagę, czy my jakoś, nie wiem, będziemy liczyć, że Meksyk spotknie się z Arabią, załóżmy, Argentyna z Meksykiem, my z Meksykiem wygramy przypadkowo, zremisujemy, jakoś tak się ułożą punkty, że wyjdziemy do 1/8 finału. Tam będzie rywal trudny. Będzie trudny rywal i co z tego, że sam wynik, czy lepiej nawet jak my nie wyjdziemy do 1/8 finału, ale każdy mecz będzie naprawdę super, będzie walka, będzie porażka, może nawet minimalna, ale będzie, ale szczególnie, czy to nie byłby większy kapitał, nie większy impuls do rozwoju tej reprezentacji, szczególnie dla młodych zawodników typu Kiwior, Szymański, paru innych, że mentalnie, czy oni się nie poczują lepiej, że mimo, że nie awansowali, ale grali dobrze, że są gdzieś blisko. No może i masz rację, ja Ci powiem, osobiście myślę, że ich stać na to, żeby wyjść z tej grupy, chociaż zawsze jak się ktoś mnie pyta, to twierdzę, że... Ale czy właśnie, czy takie wyjście z grupy po słabym meczu, czy to nie będzie jakby metafora meczu z Chile, gdzie dokładnie mamy posiadanie 30%, 33% no posiadania piłki. No ale przyzwyczaj się. 90 minut, słuchaj, no, 80 minut nie grałem, jest tak ostatnia gra... akcja i... Kiedyś do tygodnika 30 minut pisałem taki felieton Sport na zimno, Czesiu, zamknij szyby w autobusie. Bo Polska przegrała mecz z Belgią, wtedy pamiętam w Lidze Narodów 6-1 chyba, tak? No. I prawda jest taka, że ustawił ten zespół najgorzej jak mógł, bo na samej praktycznie linii bramkowej nienawidzę takiego grania. Wolę, jak zespół się broni, atakując na połowie rywala i tam już próbuje odbierać piłkę, a nie tak, że 6 obrońców, czy nawet 8 i reszta, nie wiadomo co dalej. No ale fakt jest taki, że Czesiu lubi tak grać i tak robotnie rzucę to się uda, my tak się będziemy może grać. Nie udać, co jest Skorupski nas, to mogło być 2-3. No mogło być i może to byłoby lepsze niż taka wygrana. Nie wiem, czy oglądasz vlog reprezentacji, tam bardzo fajnie powiedziano, też właśnie Czesiu powiedział, słuchajcie, wszyscy będą nas krzyczeć, wszyscy będą nas krytykować, będą się z nas śmiać, nikt nas nie bierze na poważnie i to jest super, tak powinno być. No i dobra, no, jeżeli to ma pomóc, To dobra, chłopaki, nie wyjdziecie z grupy. Przez jakiś portal, nie pamiętam jaki, sporządził klasyfikację drużyn faworytów, no, takich czarnych koni. I chyba było 5 pozycji. Przedostatnia była, że potrzebują cudu i tam wypełnione, żeby jakiś osiągnąć sukces. Były wymienione parę prezentacji. Na ostatniej pozycji jest bez żadnych szans. Tak, no. Polska jako jedyny. Jedyna europejska reprezentacja się znalazła w tym zestawieniu. No wiesz, ja myślę, że dlatego, że po prostu my nigdy nie wierzymy w sukces, nigdy nie wierzymy w to, że możemy... A to potem nie był polski partner. Ja to rozumiem, ale ta mentalność gdzieś się pokazuje, gramy nierówno. Właśnie, to ja też właśnie o tym zawsze mówię, że my często przegrywamy mecze jeszcze w szatni. No dokładnie. Teraz... Wiesz, ale zobacz jeszcze na jedną rzecz, patrząc na naszą kadrę, skład kadry i na kluby, w jakich... To czekaj, zaraz. Nasi zawodnicy grają. Zaraz sobie zobaczę. To dla przeciętnego kibica, jak porównuję sobie kadry, no to mamy naprawdę bardzo mocny skład. I to też nie jest tak, że w tych mocnych klubach nie grają. No poza Żurkowskim. No dobra, to są takie przypadki. No, jest Juventus, jest Barcelona, jest Feyenoord, jest Napoli. A jednak jest coś takiego i tak postrzegają naszą drużynę, nie tylko przez prezydenta Lewandowskiego, ale właśnie, że... Ale to wszyscy ale byśmy sobie na to zasłużyli poprzednimi turniejami, czy no właśnie Rosją, o tym mówię, właśnie. Czy
to we, na Francji, euro, we Francji to był, ze Słowacją. Francja to był czysty przypadek. Też użyłem, jeszcze ci przerwę, przy okazji tego meczu pierwszego grupowego ze Słowacją na poprzednim euro, że chyba jesteśmy jedyną reprezentacją, która ma tak słabe wyniki w stosunku do potencjału, jaki swoje, ma, bo jednak ma, no nie ma o czym mówić. No wiesz, no, mamy najlepszego piłkarza na świecie, który dostaje nagrody Złotego Buta, FIFA Awards i tak dalej. To jest wbrew pozorom taka nobilitacja, że to powinien grać wszędzie, ale nie jest w stanie przełożyć jeden do jednego tego, co gra w klubie. Mamy doskonałych zawodników, którzy w klubie są doceniani, nie wiem, Zieliński, Mieli, który, z którego się śmiali, że przyszedł do Juventusa, a w Juventusie nagle się okazuje, że już dzisiaj sobie nie wyobrażają drużyny bez niego. I jak Juventus przegrywa, to pytają, dlaczego Milik nie grał na przykład. Mamy takich zawodników jak Cash, jak Szymański, który gdzie nie pójdzie, to gra po prostu dobrze i taka jest prawda. Jak odchodził z Polski za kilka milionów, teraz jest wart ponad 20 i cały czas buduje swoją markę. I to, co ty mówisz, to jest prawda, bo zawodnicy nasi naprawdę potrafią wiele, ale... Z tej mentalności i z jakiejś takiej naszej gry, nie wiem w ogóle skąd się wzięło to, że Polacy, pamiętam od kiedy się interesuje piłką i coś tam zacząłem już kumać, jeżeli chodzi o taktykę. Słyszę przez komentatorów wszystkich zdanie, że Polacy nie potrafią grać atakiem pozycyjnym. Bo to niech się do cholery nauczą. Z czegoś to wynika. To przecież my nie żyjemy, nie wiem, w jakimś klimacie, gdzie piłkarze się nie są w stanie nauczyć grać atakiem pozycyjnym. No nie, ale słuchaj, to wróćmy do przedszkola, do tych pierwszych treningów. No oczywiście, to jest to. Jeszcze stopie! Wojna znalazła miejsce do rzutu 4-2 na Wiktorii. Musi się uratować przed porażką. Jeszcze Wojna, gol! No więc mamy remis. Jak się to skończy? Po prostu, no jak na treningu widzę sytuacje, w których trener krzyczy na dzieci tylko dlatego, że nie potrafią zrobić prostych kilku ćwiczeń, a nie są jeszcze na to gotowi, on już ich to próbuje uczyć, potem widzi, że nie umieją, dobra, kopnij, biegnij na zasadzie, tak zagramy, tak wygramy, bo muszę wygrać, bo jak nie wygram, nie dostanę pieniędzy z miasta, jakieś dofinansowania, klub mi się rozsypie i nie myśli o szkoleniu, no, tylko myśli o przetrwaniu. W systemie, to czytałem wywiad z synem Jana Adezewa. Tak. Byłem menadżerem za czasów, Lewym Hatera, właśnie tak. Pokazywał, opisywał, jak to jest w Holandii, właśnie wskazywał na całe patologie tutaj. No dokładnie, tego, no. Naszego. Poza tym my też musimy... Właśnie finansowanie przez samorząd. Zgadza się, no. Też musimy zapomnieć jeszcze o tym, co było kiedyś. Wszyscy dzisiaj wracają do Francji w świetny, najlepszy wynik w XXI wieku. No kurde, pytam, no, ale... wynik tak, a następny turniej, co z tego wyniknęło potem? Ale właśnie. Jaki to był super wynik, no umówmy się. Jakbyśmy się znaleźli w czwórce i to uważam za sukces. Była szansa na to. Było, oczywiście. Była szansa na finał. No, ten pierwszy finał, no po latach takim zupełnej posłuchy, to był dobry wynik. Było. Ale słuchaj, ale zobaczcie jeszcze, jak to z tego wyszło później. No o to chodzi. Później była znowu tak zwana, nie wiem, nie chcę mówić brzydkich słów, bo może ktoś to obejrzy i się obrazi, ale prawda jest taka, że Nawałka wychwalany przez wszystkich, a ja uważam, że po prostu facet miał farta. Nie traktuję gościa za wybitnego trenera, bo gdybym takim był, udowodniłby to później w kolejnych etapach pracy. Ale on trafił przede wszystkim na okres, w którym ci zawodnicy mieli swój prime. Najlepszy okres w historii. I wykorzystał to. Tak. I nie tylko ja tak myślę. Ja uważam, że nawet, no nie wiem, czy lepszy, ale porównywalny. Mamy zespół. Potencjał do mamy. Jak będzie wykorzystany, no to zobaczymy. To tak, żeby już nie przedłużać, bo pewnie się znudziliście w połowie. Powiem tylko tyle. Pierwszy mecz w poniedziałek, godzina... Wtorek, kurde, patrz, pomyliłem się. W poniedziałek się turniej zaczyna, nie, w niedzielę. Ja cię kręcę, co się dzieje z tym światem? On się kręci w kółku chyba dwa razy szybciej niż powinien. W każdym razie mecz o godzinie 17, to na pewno. No i nie wiem, czego się spodziewać po tym meczu. Chciałbym, żeby ta drużyna wygrała swoje spotkanie. Jak zawsze tutaj nigdy nie powiem, że będę przeciwko, chociażby nie wiem, co się działo. Czy wierzę w to wygraną? Niekoniecznie. Czy jest to możliwe, żeby wygrali? Jak najbardziej. Czy wygrają? Zobaczymy. 90 minut twardej walki, biegania i walczenia o to, by nie spuszczać głowy w dół. No i po meczu Krychowiak się nie musiał wypowiadać, że zagraliśmy, ale nie wyszło. To tak. Nie uważa, że ten mecz, zawsze mecz o wszystko, to jest drugi mecz. Tak. A ten, trzeci o honor. Ale że ten z Meksykiem może być meczem o wszystko. Jednocześnie pierwszy mecz o czwarcie i mecz o wszystko. Ale
tak naprawdę, turniejowo, wygrywając pierwsze spotkanie, masz 75% szans na to, że wyjdziesz z grupy. Tak się stało we Francji, wyszliśmy z grupy. W każdym innym turnieju, na którym Polska nie wygrała pierwszego spotkania, nie wyszła z grupy. A jeśli się mylę, to pewnie poprawicie to w komentarzach. Arabii też mnie lekceważył sobie. Oj, broń Boże, też dużo osób mówi 5-0 i no tak. Do przerwy i do domu. Herb Renard to mój trenerski idol. Tam śledziłem jego całą karierę. W Afryce już śledzę od jakiś czas naprawdę fajny gość, fajna osobowość. Też korzenie polskie. No, no tak, nawet ty mówił kiedyś po losowaniu. Ja ci powiem, mniej boję się Argentyny jak Arabii Saudyjskiej. Pewnie trochę to dziwnie brzmi, niektórzy może myślą, że to głupie, ale Argentynę znamy, z Argentyną częściej graliśmy, Argentynę widzimy cały czas w różnych rozgrywkach. Co do Arabii Saudyjskiej, jest to rywal bardzo egzotyczny, ale bardzo niewygodny i bardzo dobrze zorganizowany na boisku. I jak azjatycka czołówka od dziesięcioleci, można powiedzieć. No i wiesz, i to, że azjatycka reprezentacja nie znaczy, że będzie do pokonania. Przypomnij sobie nasze czasy gry meczy z Japonią, z Koreą. Były takie lata, gdzie wygrywaliśmy z nimi bardzo wysoko i praktycznie rezerwowym składem, a ostatnio męczymy się w każdym meczu i nie zawsze potrafimy nawet doprowadzić do wygrania. Uważam, że ta sytuacja z Rosji to był czysty przypadek, bo też Japonii nie zależało na tym, żeby wygrać tego meczu, prawda? No, to był w ogóle bardzo dziwny mecz. Kiedyś o tym porozmawiamy. No dobra, to... A mistrzem Argentyna? Wiesz co, ja od dziecka, jak już nasi odpadali, kibicowałem Holandii. Tak? To był, ta kadra z lat 80., końcówki 90. Najpierw Hulit, Van Basten, Rijkaard, później wiesz, Bergkamp, Van der Sar, bramce, Van Breukelen, nie wiem, Wijgę, Koeman, ejku, mógłbym tak wymieniać i ja naprawdę ten zespół zawsze lubiłem. Dzisiaj Holandia to nie jest taki zespół, który już bym mógł powiedzieć, że to faworyt do medalu, ale w 2018 roku, jak Belgia zaczynała ten swój marsz po trzecie miejsce, też nikt tak nie myślał o nich. Nigdy nie wiesz, kiedy ten po prostu no, to coś wypali. Nie? Dla mnie, że tak mówię o Holandii, a o Argentynie mogę powiedzieć. Oczywiście Maradona, Caniggia, no. Potem Batistuta. To są takie fajne czasy, nie? To takie jeszcze... I to były mundiale. Tak. A teraz, no może, nie wiem. Teraz Katar. Nie będę popularny. Sądzić te chusteczki. Tak, ale to wiesz co, nie wysmarkaj naszych z Kataru, niech chociaż te trzy mecze zagrają, a potem zobaczymy co dalej. Jakby tak się zdarzyło, że spotkamy się po fazie grupowej i będziemy rozmawiać o tym, czy Polska zagra z Danią, czy z Francją, bo chyba z tej grupy wyjdzie któryś z tych zespołów, to możecie mi wypomnieć, że mówiłem przed turniejem, że z grupy nie wyjdzie. A nawet jeśli to sukces nie będzie, co najwyżej dobry wynik. Czwórka to jest naprawdę sukces. Każdy inny wynik to jest wynik dobry lub bardzo dobry. Oczywiście dużo osób się ze mną nie zgadza. Też nie musisz.